to był proces. Ja nie zauważam, nie wiem kiedy, ale jakoś tak to był taki proces, który powodował, w którym było we mnie coraz mniej energii, byłam coraz słabsza i ja nie wiem kiedy to się zaczęło. Może od samego początku, tylko nie widziałam. Bo co jakiś czas on był wspaniały i okrutny, wspaniały i okrutny. I po prostu na początku jeszcze dałam radę to znieść, a potem już było coraz więcej tego, że był okrutny. A ja tęskniłam za tym, że był wspaniały. I tak marzyłam, tęskniłam, ale to zabierało mi energię. I to był jakiś taki dłuższy czas, ja nie wiem dokładnie, to nie znajduję takiego momentu. Ale nawet moje koleżanki mówiły, że jestem taka smutna, że jestem jakaś inna, że coś się zmieniło. A mi się wydawało, że jestem szczęśliwa, no bo jestem w związku, taka radosna, taka uśmiechnięta, taka cały czas o nim myślałam, ciągle taka czułam się zakochana. A ktoś z boku patrzył i mówił, że jestem jakaś smutna. Więc nie rozumiałam tego, a to pewnie już się działo wtedy. A oczywiście są też narcystyczne kobiety. I my tak mówimy, wiesz, w skrócie, bo to częściej się tak jakby odbywa. Ale kobiety też są narcystyczne i dużo ich jest. Trudno jest diagnozować tak po prostu człowieka i powiedzieć, on ma narcystyczne zaburzenie osobowości. Bo jest coś takiego, wiesz, narcystyczne zaburzenie osobowości. To jest poważne zaburzenie, które się diagnozuje psychiatrycznie. Psychiatra to diagnozuje. Ale jest też takie można powiedzieć, zespół cech, które można nazwać narcystycznymi. I ludzie to mają. I ludzie, którzy nie są zaburzeni typowo, wiesz, że można ich zdiagnozować jako zaburzeni, tylko po prostu ludzie mają takie cechy. I nieraz mają ich sporo. I wtedy się mówi w skrócie, że to narcyz jest. Ale nikt go nie diagnozuje tak poważnie, psychiatrycznie, psychologicznie, tylko po prostu a narcyz. Tak się mówi potocznie. Więc można... ja bym chciała dzisiaj porozmawiać o tych takich problemach narcystycznych, które są w naszym świecie. Które bez diagnozy po prostu takie, które są powszechne. To jest w ogóle taki problem naszych czasów. Sam narcyz to jest spory kłopot. Sam dla siebie człowiek taki, który ma takie cechy, ma w środku wielką burzę i to jest człowiek głęboko nieszczęśliwy i pogubiony. Narcyzm buduje się na traumie. Nawet się to nazywa narcystyczna trauma. Czy narcystyczne zranienie. Ja myślę, że narcyz to jest taki człowiek, który ma w sobie dwie części. Jedna część to taka, że bardzo źle o sobie myśli, a druga część to taka, że bardzo dobrze o sobie myśli. I ma dwie skrajności. I ma kłopot, żeby być po środku samego siebie. I żeby uciec od tej narcystycznej rany, to idzie w takie drugie myślenie, żeby nie myśleć o sobie jak o beznadziejnym, skrzywdzonym, opuszczonym dziecku, to zaczyna myśleć o sobie w drugiej skrajności. No to też jest pułapka, tak? Bo to jest skrajność znowu. Każda skrajność jest pułapką. Więc narcyz to jest człowiek, który szybko idzie w tą i w tą. I w ogóle jest czasem tu, czasem tu. Ale głęboko, bardzo źle o sobie myśli, a na zewnątrz wydaje się, że myśli o sobie bardzo dobrze. Że myśli o sobie za bardzo dobrze. Że myśli o sobie, że jest najlepszy. Że wszyscy są poniżej jego i on jest gość, super hero, bohater. Ale to tylko czasami tak myśli, a z powrotem zjeżdża w taki stan, tylko że żeby tam za długo nie być, to z powrotem wraca tu. No i niestety robi to kosztem innych. Jak go spotkałam, to myślałam, że spełni się moje marzenie życia, że wreszcie się pojawi ktoś, kto mnie pokocha, kto mnie tak będzie pięknie traktował. I on spełniał wszystkie moje wymagania. To znaczy, był taki tak bardzo mną zainteresowany, tak czułam, że mnie tak bardzo kocha i że chce być tylko ze mną. I nikim innym się nie interesował, tylko mną. A potem
się to wszystko tak pogłębiło w taki sposób, że tak bardzo chciał mnie, tak bardzo chciał mnie, tylko mnie, na własność. I zaczęłam się dusić. To było już niezbyt przyjemne. Niby wszystko fajnie, no bo mężczyzna chce tylko mnie. Ale zaczął być zazdrosny, nie pozwalał mi wychodzić z domu, do koleżanek, nie pozwalał mi robić różnych rzeczy. Nawet zabraniał mi spotykać się z niektórymi koleżankami. Mówił, że ta jest głupia. I tak mi zabrał taką przestrzeń. Nawet niektóre osoby z rodziny jakoś tak się odsuwały. To znaczy ja miałam je odsunąć od siebie i one miały być daleko. I byliśmy tylko my we dwoje. Tylko ja i on w domu. I ja i on wszędzie. I potem się okazało, że w sumie nie mam znajomych, nie mam przyjaciół, bo wszyscy gdzieś się odsunęli, bo on mi ich tak obrzydzał, ale też nie chciał, żebym się z nimi kontaktowała. No i jak zostałam tylko ja i on, to się okazało, że nie mam nic, że nie mam żadnej alternatywy, że jak on się skończy, to się skończy cały świat. Nagle się kończy i dramat wielki, że ojejku, to ja z czym zostanę? Z niczym, już nie mam nikogo. Myśli i mówi bardzo źle na temat innych ludzi. Bardzo źle. Wyzywa, wyśmiewa, kategoryzuje, nazywa, te osoby wkłada w jakieś szufladki, w jakieś kategorie. Podwyższa swoje samopoczucie, swój wizerunek kosztem tych ludzi. Oni mogą tego nie słyszeć, ale jak on mówi źle o innych, to wtedy lepiej się czuje sam ze sobą. No i to jest przykre w ogóle przebywanie przy takiej osobie, bo narcyz, który źle i myśli i mówi o innych osobach, to wiesz, to wzbudza takie nieprzyjemne uczucia. Nawet jak jesteś towarzyszem takiej osoby, no to się możesz zarazić niechcący, też razem z nim tam, nie wiem, powiedzieć, pośmiać się z kogoś, wiesz, to jest takie, że łatwo w to wejść, to jest takie trochę niewinne. Narcyz jest też takim człowiekiem, który ma poczucie humoru, może mieć super poczucie humoru, ale wiesz, takie trochę takie, że po prostu tym poczuciem humoru dowali, bo no, przekroczy granicę. Z partnerką narcyz albo z żoną robi to samo, co z innymi ludźmi, tylko że niestety bardziej wprost. I też robi podobną pułapkę, w skrajności popada, bo gdyby tylko był niedobry dla tej kobiety, no to ona by z nim nie była. Polega to na tym, tutaj w tym przypadku, że narcyz daje na początku bardzo dużo, omami, robi to, co potrzebuje ta osoba. On to robi nieświadomie, on ma taki, wiesz, szósty zmysł, nie? Czy tam siódmy. On wie, jak zachować się, żeby zdobyć partnerkę. A zdobyć partnerkę to jest zdobyć kogoś dla siebie, bo narcyz się żywi osobami. Jedziemy daleko, wiesz, ostro. Naprawdę. Żywi się energią osób, które mają pozytywne myślenie, są spontaniczne, radosne, naturalne. Narcyz to uwielbia u tych osób i to mu imponuje. I on żywi się energią tej osoby, a można to poznać po tym, że ta osoba, jak jest blisko narcyza, to traci swoją energię, a on zyskuje. Czyli on się dobrze czuje, on jest fantastyczny, wiesz, taki no fajnie taki podbudowany, wiesz, ma kogoś i w ogóle i tak jakby czerpie te umiejętności nawet społeczne od tej osoby i różne takie umiejętności życiowe i zjada tą energię, ale to wiesz, to by nie było kłopotu, jeśli by zjadał energię, a ta osoba nadal by ją miała, to nie ma sprawy, tylko że ta osoba, która jest blisko narcyza, traci energię. Tak się czuję teraz jak mała dziewczynka. Mi się płakać chce, czuję się taka malutka, taka bezbronna, bezradna. I gdzieś w głębi serca i z tyłu głowy ja wiem, że ja jestem dojrzałą, dorosłą kobietą, zaradną, rezolutną, przedsiębiorczą, że ja sobie poradzę, ale gdzieś w sercu czuję, że jestem taka, że ja sobie bez niego nie poradzę, że ja zginę, że po prostu, jejku, jak mała dziewczynka, która potrzebuje opieki. O, Biedronka. I remember how it meant. Didn't need a second guess. It's funny how life can get
takes the smile right off your face. Cause the times can get tougher, feels like it's pulling you under, and I can see that you struggle. Just turn on the radio, I will be there in stereo, honey, playing and playing on. I can be the sad song when everything is going wrong, even if it's just for the night. Or I can be the fast forward, happily ever after. Know that I will be by your side. If you need some time, we'll take it slow, slow, baby. You can ease your mind and play it on and on. Cause I will be the sad song when everything is gone wrong. We can do whatever you like. Mówi słowa miłe, zwraca uwagę na piękne rzeczy, interesuje się bardzo tą osobą głęboko, często ma zamiłowanie do szczegółów, do różnych takich rzeczy, żeby się dużo dowiedzieć o osobie. I jak się dowiaduje bardzo dużo, to potem ma, wiesz, haka na wiele różnych sposobów i potem może to wykorzystać przeciwko tej ofierze. To jest taka jakby ofiara, taka mucha na pożarcie. On jest taki pająk, który idzie po pajęczynie, łapie muchę i ją zjada. Ale najpierw ją omamił, wiesz, tam trucizną, czymś tam. A ta trucizna ma dobry, tak jakby dobrze wygląda. No bo wiesz, on kwiaty, on coś, on zrobi, wiesz, słucha tak uważnie, że da też prezent czy coś, wiesz, tak w tej osobie tak, że tak jakby złowi ją na to, co ona by chciała mieć, a potem jej to zabiera. To znaczy przestaje dawać, no, może tak. No i wiesz, jak on źle myśli o ludziach, no to tak samo o partnerce potem, no bo to nie jest tak, że wiesz, narcystyczny człowiek będzie szanował partnerkę. On szanuje tylko na początku, a potem już nie. Ale wiesz, popada znowu w skrajności, czyli czasem ją bardzo kocha i mówi w ogóle uwielbia i ona dostaje od niego to, co on chce, to co chce od niego, a potem on jej to zabiera i daje zupełnie drugą skrajność. A ona pamięta, że przed chwilą był miły i kochany i się wiesz, w tym gubi. I chce, żeby on to z powrotem dał i czeka. No i za jakiś czas się doczeka, a potem nie, wiesz, ale dalszy ciąg takiego związku to jest taki, że coraz mniej daje on, a coraz więcej żąda od niej, nie? No i wiesz, jak najpierw chwalił ją za jakieś cechy, które ona ma, bo mu się podobały, to potem te cechy, te same cechy wykorzystuje do tego, żeby jej dowalić. I mówi, że ona jest, nie wiem, zbyt otwarta, że zbyt śmiała, że taka naiwna, no nie wiem, wiesz, różne rzeczy takie. Najpierw mu się coś podoba, a potem mu się nagle nie podoba. No wiesz, narcyz to jest często osoba, która ma też zazdrość, w takim sensie, że zazdrość o tą osobę i chce ją dla siebie zagarnąć i chce ją mieć, wiesz, no i często robi, bo to wiesz, tak jakby sprawca przemocy psychicznej, to często to jest osoba narcystyczna, no bo jaka? Jakaś, wiesz, jakaś zaburzona, jakaś coś nie tak, nie? I to jest, wiesz, taka klasyka jakby jak w zaburzeniach takich, gdzie jest przemoc. No po prostu, gdzie jest przemoc? W takich historiach najczęściej. Albo jak jest, wiesz, uzależnienie, ale uzależnienie jest często połączone z narcyzmem. Że, wiesz, tą narcystyczną ranę łatwo się goi, czy tam się, wiesz, chce zagoić jakimś nałogiem. Czyli, wiesz, ucieczka od rany, no to w nałóg. No więc to często są nałogowcy, a nałogowiec narcystyczny, który rani jeszcze po alkoholu, no to już w ogóle masakra się robi. To wiesz, to są dwie rzeczy, to są dwa poważne problemy, nie? Bo może być tak, że on przestanie pić, a nadal jest niedobry. Nie wiem, po prostu ja cały czas za nim tęsknię, ja ciągle myślę, że go kocham, że on taki... Ja marzę o tym, żeby on wreszcie zrozumiał, żeby tak przyszedł do mnie i powiedział mi: no to teraz ja już wszystko wiem, jak bardzo cię niszczyłem, ja już będę teraz kochany i taki cudowny dla ciebie i teraz już będzie wszystko dobrze. Ja tak pragnę czegoś takiego, ale to takie druga część mnie, tak rozumowo, to myślę, że to jest niemożliwe, że on nie, nawet jak przyjdzie, to on nie zrozumie, nie, no po prostu moje serce jest takie poharatane, jakieś takie przedzielone na pół, tak jakby jedna część go kocha, druga nienawidzi, jedna tęskni za nim, druga chce go wykopać ze swojego życia, po prostu mam takie przedzielone serce i taka jestem, czuję się taka pogubiona w tym, taka, nie wiem, co mam robić.
ten narcyz to jest w ogóle bardzo nieszczęśliwy człowiek, pogubiony. I wiesz, tak gdzieś w internecie, jak się słucha o narcyzmie, to cały czas jest, zwracamy uwagę na to, na te osoby, które cierpią przy narcyzach. Ale no dziś poczułam, że to w ogóle ważne jest, żeby powiedzieć o tych narcyzach samych w sobie, że to są osoby, które bardzo głęboko cierpią, tylko że no czasem nawet nie wiedzą, nie? Z jakiego powodu i o co tam chodzi. No i teraz, pomoc jest potrzebna ofiarom tego narcyzmu, ale też narcyzom także, jak są bardzo skrzywdzeni i na bazie krzywdy są niedobrzy. Wiesz, głęboko w sobie to są ludzie, którzy gdzieś się zgubili i mogą się odnaleźć, więc fajnie by było im wskazać drogę. Tylko że to jest kłopot taki, bo taki narcystyczny człowiek bardzo rzadko chce w ogóle jakiejś pomocy, bardzo rzadko powie tak, ja sobie nie radzę, tak, masz rację, tak, jestem skrzywdzonym człowiekiem, miałem przesrane w dzieciństwie i naprawdę chcę pomocy i pójść do terapeuty. To taki człowiek, to są jakieś nikłe procenty ludzi, którzy z taką osobowością czy z takimi cechami pójdą do terapeuty, bo to by oznaczało dla nich, że są słabi, że się poddali i że sobie nie radzą. A oni tego właśnie najbardziej nie chcą czuć. Bo to są osoby, które w zranieniu czują się bezradne i cierpią. Nie chcą wejść do zranienia. Więc wiesz, idąc do terapeuty, musieliby dotknąć czegoś, co jest najgorsze w nich. Ten człowiek narcystyczny to jest często bardzo wrażliwy człowiek. Często to są w ogóle artyści, albo jacyś tacy ludzie, którzy mają wysoką wrażliwość. Delikatni są. Wiesz, mają delikatną strukturę, ale udają, że są twardzielami. To jest, wiesz, taka osoba, która głęboko jest, wiesz, jakby tak wejść tam głębiej, no to ona też jest empatyczna. No bo jak jest artystyczna i tak dalej. Tylko że to jest tak jakby takie patologizowane. Patologia się zrobiła, a patologia polega na tym, że coś jest w chory sposób na krzywdzie zbudowane i że ten człowiek nie jest sam w sobie zły, tylko jest popsuty, znaczy tak wiesz, popsuło go życie i na tym popsuciu, na złym traktowaniu zbudowało się coś złego w tym człowieku, ale on sam w sobie nie jest złym człowiekiem i kobiety, które są z narcyzami, to wiedzą. Spodobało mi się ostatnio, wiesz co, w internecie usłyszałam takie, czy przeczytałam takie sformułowanie, że kobiety kochają potencjał mężczyzny. Czekają na potencjał i marzą o nim. I czekają i się nie mogą doczekać. Ale wiedzą, że on jest i mają rację. Tylko to jest potencjał, który jest niewykorzystany. Z którego nawet nie czerpie ta osoba, która go ma. Więc jeżeli kobieta kocha potencjał człowieka, to jest skazana na ciągłe czekanie i ból, bo w rzeczywistości realnej dostaje zupełnie coś odwrotnego. I kocha jego jako człowieka takiego naturalnego. I to ja, dla mnie to jest zrozumiałe, wiesz, bo czuję, nie? Tam gdzieś głębiej go. Ale on na co dzień jest niemiły. No i, a wcześniej był, wiesz, no można się w tym pogubić. I ona czeka i w ogóle kobieta, no wiesz, podstawowa pułapka dla kobiety to jest uratować jego, czyli wyciągnąć z niego potencjał no i skorzystać z niego, ale w ogóle, wiesz, mieć tego mężczyznę w takim dobrym wydaniu, czyli ona ma takie poczucie, że ona go dobrze zna, ona go czuje, więc ona może mu pomóc. A w partnerstwie nie można. Trzeba go zostawić, żeby on sam sobie pomógł i żeby on, nie mówię, że tam rozstać się czy coś, chociaż czasem tak, ale żeby on sam sobie to załatwił, żeby on sam sobie to wydobył, nie? Jeżeli ona z nim jest, mimo że on ją krzywdzi, to ona zgadza się na to i w sumie to, wiesz, potwierdza w nim tą negatywną część. Jeżeli zgadza się na to, że mimo tego, że wielokrotnie ją zranił, wielokrotnie powiedział do niej tyk i różne inne bardzo brzydkie rzeczy, okrutne, słyszy od niego takie rzeczy, jakie od najgorszego wroga by nie mogła znieść. A słyszy od najbliższej osoby o sobie okropne rzeczy i mimo wszystko zgadza się, żeby z nim być. Bo liczy na jakiś potencjał. To jest głupota po prostu. I jeżeli ona to robi dalej, czyli zgadza się, żeby on to robił dalej, no to ona nakręca ten narcyzm. Ona w tym bierze udział. Ona mu pozwala, żeby on to mógł robić dalej.
zostawanie w tym bez ruchu, że wiesz, że nie ma żadnej terapii, nic, to jest klęska po prostu żywiołowa. No i tutaj dochodzimy do takiego punktu, gdzie kobiety mają takie zadanie przy narcystycznym mężczyźnie, stawiać granice i mówić nie, i mówić nie zgadzam się na krzywdę. I nie zgadzać się na tą krzywdę faktycznie, a nie tylko mówić. I trochę się nie przestraszyć też tego narcyza. Albo przestać się go bać. I to jest proces, to bardzo długo trwa. Jeżeli ona była ofiarą przemocy przez 10 lat i ma się przeciwstawiać, to wiesz, to ona tego nie umie. Więc musi powoli robić małe kroczki i się na coś nie zgadzać, stawia granice. No i paradoks jest ciekawy, że jak kobieta stawia granice i zaczyna robić swoje, to ten człowiek się często przestraszy i wie, że ją straci. A z drugiej strony zaczyna ją widzieć. Jak myślę o tym, co ja bym chciała od niego, to najpierw mi przychodzą do głowy takie małe rzeczy, żeby był miły, żeby mi kwiaty przyniósł, żeby myślał o mnie, żeby mi tam herbatkę zrobił. Ale tak naprawdę w głębi serca to ja bym chciała, żeby on poszedł na terapię i popracował nad sobą. Żeby on tak głęboko w środku poczuł się szczęśliwy i wtedy może jako szczęśliwy człowiek będzie w stanie być przy mnie i dać mi szczęście. Ale on sam w sobie jest taki pogubiony i taki biedny. On myśli, że wszystko w porządku, a on potrzebuje po prostu terapii. I wiem, że tego to na pewno on nie zrobi, bo zawsze mówi, że terapeuci to kurczę, oni są głupi wszyscy, nie słuchaj ich, chodzisz tam, pranie mózgu ci robią, z głowy ci, wiesz, ten, to jak to się mówi, no... Nieważne, no po prostu, że terapeuci to są głupi ludzie i że lepiej ich nie słuchać, bo tylko pranie mózgu zrobią. On nie wierzy w terapię. Nie ma szans, żeby poszedł na terapię. Ważne jest, żeby kobieta dała szansę temu narcyzowi, ale pod warunkiem, że on robi jakieś kroki. Bo jak ona mu daje szansę, on z niej nie korzysta, no to nic się nie odbywa. Jak ona widzi jakieś jego kroki, to może też wzmacniać, wiesz, może mu powiedzieć ojeju, pierwszy raz w życiu tak się zachowałeś, ojej, dziękuję ci, ojej, zobaczyłeś, wiesz, tak może wzmacniać, jakby chwalić go też. No wyraźnie chwalić te dobre zachowania, które jej się podobają i wzmacniać go w ten sposób, wiesz, tak wspierać. Ale jeżeli on mówi, że będzie coś robił, a nie zmienia, to znowu, wiesz, można się zahaczyć o jego słowa. To jeżeli ma tylko mówić i wiesz, i tam udawać, że coś robi, chodzi na terapię, a nic, to się nie zmienia w jego życiu i nie ma, naprawdę nie ma się za co uchwycić, no to jest kłopot. I wtedy radzę kobietom, żeby bazowały na realnym spojrzeniu, czyli na faktach. Biorą kartkę i spisują, jakie są fakty. Jaki jest fakt dotyczący tego, jak on ciebie traktuje. Czy on ciebie nadal wyzywa, czy on ciebie nadal bije, czy krzywdzi, czy czegoś nie pozwala, zakazuje, czy mówi brzydko o twoich dzieciach, o twoich wyborach. Jeżeli on ciebie nadal nie szanuje, no to jesteś nadal w tym samym, tak? A jeżeli on przestaje, przeprasza, no to widać, że się coś zmienia. Jak narcyz prawdziwy powie, że jest narcyzem i że zgadza się, że to w ogóle ma takie problemy, to jest w ogóle wielki sukces. Ale oczywiście jest następna pułapka, że narcyz jak obejrzy taki film, jaki ja tutaj nagrywam, to wie i może wykorzystać to manipulacyjnie. I ogląda filmiki o narcyzmie, narcyz, tak jakby zrzuca odpowiedzialność na kogoś innego i mówi, że to ona jest narcystyczna. I znajdzie takie jej zachowania, że udowodni, że to ona ma tak, że to ona jest taka, że te cechy... Przepraszam, które tam wyczytał w internecie, czy usłyszał, to są jej. A jeżeli widać, że są efekty, że on małymi kroczkami zaczyna tu przeprasza, wiesz, to jest piękne, bo narcyz nie przeprasza. Jeżeli on zaczyna przepraszać, ale widać, że to jest przeproszenie, że on to robi z serca, bo to też znowu manipulacja, on umie przepraszać czasem, bo wie, że trzeba przeprosić, bo jak nie, to już w ogóle będzie przesrane. To czasem w ostateczności przyciśnięty do muru przeprosi. Ale jeżeli widać, że taki człowiek przeprasza naprawdę z głębi serca i uczy się tego, a nigdy nie przepraszał i nagle podchodzi i mówi przepraszam i nie to, że tylko kwiatki czy coś, tylko naprawdę przeprasza, a potem ćwiczy, żeby czegoś nie robić, no to jest po prostu cudo, nie? To jest wielka rzecz taka, że narcyz odkrywa, że jest narcyzem.
To mega, nie? To tak jak osoba uzależniona odkrywa, że jest uzależniona, bo ona żyje w takim, w niewiedzy. Osoba uzależniona, że jest uzależniona, nie wie w ogóle, czat, no ale nie wie. I nagle odkrywa, że jej problemy życiowe, ogromne, wynikają z tego, że jest uzależniona. I to jest tak piękny moment, bo wtedy można iść na terapię i przestać używać nałogu i zacząć coś robić. Więc to jest taki, wiesz, cudny moment. Więc jeżeli narcyz odkrywa, że jest narcyzem i głęboko to czuje, jest poruszony, przeżywa, no to jest piękny moment, po prostu, wiesz, wzruszający wręcz. Save me, I don't know where I'm going. Feels like I'm holding on, no. Erase me, I'm lost and I'm hopeless. I feel so alone, oh. Pójść na terapię. Naprawdę. I powiedzieć terapeucie, że zauważył, że ma takie cechy, jak tam w internecie mówią, że to narcyz chyba, że coś. I pójść z tym już tak jak na dłoni, nie? Nie tam, że do terapeuty, niech on sam odkrywa, tylko od razu. Że zauważa, że jest agresywny, że stosuje przemoc, że manipulacje, że skrzywdził swoją kobietę, że ona wielokrotnie z jego powodu płakała, że jest mu przykro, że chciałby to zmienić i że chciałby z tym pracować i że chce szanować, że kocha tą kobietę tak naprawdę.